Za chwilę przycisnę całe swoje ciało przez tą rakietę. Jesteście chorzy. Zazwyczaj jak próbuję to powiedzieć ludziom, mówią, nie rób tego, zrobisz sobie krzywdę. Witamy w Gdańsku. Dobra, to tylko rozgrzewka, patrz uważnie. Gdzie mam się? Powinien się zobaczyć swoje miny. Okej, mam pomysł. Zanim to zrobię, podnieśmy prawą rękę do góry. Śmiało, wszyscy. Powtarzajcie głośno. Ja! Ja! Twoje imię! Twoje imię! Mieliście tam wstawić swoje. Dobra, nie da się. Nie powtarzajcie tego, co robię. Raz, dwa, trzy. O, przylepione! Jak masz na imię? Kiara. Kiara? Piękne imię. Jak ja byłem moją dziewczynką, miałem tak samo. Słuchajcie, numer, bo jeśli za chwilę przycisnę rękę i krzyknę teraz, to częściowa dyslokacja ramienia, po której punkt bije brawo. Raz, dwa, teraz. O. Idziemy dalej, tu tylko rozgrzewka. Jak dobrze wiecie... Daliśmy do dużej przeszkody, możecie się odwrócić? Przepraszam za widok. O, entuzjazm. Zaczekaj, to twoja dziewczyna? Jaki ten świat mały. O, robisz zdjęcie? Przygotuj się do zdjęcia. Dam ci fajne ujęcie. Zrób jeszcze to, zaczekaj. Robiłeś? 20 zł. O, kiedy rakieta uderzy o ziemię, bijcie brawo. Op! O, brawo! Publiczność oszalała, słyszę piski. Dziewczyny rzucają stanikami. Uwaga, dwa diabolo kręcone pod ręką. Op! Dwie i aplauz. Znam zasady. Słuchajcie, jedno diabolo. Zamierzam wyrzucić je wysoko w górę i wyłapać na sznurek, mimo że słońce jest przeciwko mnie. Zrobimy to razem. Gdy diabolo będzie lecieć w górę, chcę usłyszeć, jak wszyscy robią. Jeśli każdy to zrobi, nikt nie będzie wyglądał głupio. Efekt będzie naprawdę ciekawy. Uwaga! Jedno diabolo w górę. Jeśli złapie, burza aplauzy i przechodzimy do finałowego numeru z monocyklem. O nie! Yes! Udało się! Udało się! Yes! Udało się! Yes! Okej. Panie i panowie, czas, abyśmy przeszli do numeru i trzymaj go tak, jak najdalej z siebie. Jestem profesjonalistą. Trzymaj go tak, nie, trzymaj go tak jak właśnie. I wybierz sobie jedną z maczet. Która macza to będzie? Ja się boję. Słuchajcie, za chwilę przetnę ogórka w dłoni Dominiki. Wystaw go dalej od siebie. Daję. I schowaj palce, chyba że ich nie potrzebujesz. Dobra, słuchajcie, ten trik nie wierzy mi tylko raz. Dziś robię go drugi raz w życiu. Dobra, wystaw go, trzymaj go mocno, okej? Okay? Powiem ci tylko jedną rzecz. Jeśli przez przypadek nie uderzę w ogórka, tylko w twojego palca, utnę ci palce. Tylko, że utnę ci rękę, musisz wiedzieć. Bardzo mi przykro. Wystaw rękę i nie ruszaj się, Dominika. Pamiętaj, nie odwracaj wzroku. Jeśli ty nie będziesz patrzeć na górkę, ja też nie będę na górkę. Nie trzeć. Nie ruszaj. Zaczekajcie. Wysuń ogórka, nie rękę. Ogórka jest. Ten ostatni raz. Dominika, brawo. Zaczekaj, Dominika, to nie koniec.
ponieważ za chwilę będę siedział tutaj na górze, tak? Sam nie podniosę maczet, dlatego będziesz nimi do mnie rzucać. Dominika, stań może tam dalej, w bezpiecznym miejscu, tam przy cieniu. Proszę, połóż się plecami na marynarce. Świetnie, w ten sposób. No, znaczy nie, nogi razem. Ręce wzdłuż. Wiesz czemu? Po pokazie łatwiej jest przełożyć ciało do trumny. Zaczekaj. Jeśli myślicie, że potrafię żonglować maczetami, podnieście rękę. Dobra. Panie, może przesuńmy trochę rower Sandusem do tyłu. Ja cię mam. Świetnie. Okej, panie i panowie, wykazujemy support naszego asystenta. Podnosimy ręce do góry. Chyba wszystkie dłonie do góry. I klaszczemy. Raz. Zamknij oczy. Głośniej, energia. Wszyscy klaszczą. Stop. Nie wy, maczety. Panie i panowie, brawo. O, świetna robota. Ale to jeszcze nie koniec. Poproszę cię, byś skorował rower. Jeśli przestawimy go w miarę równe miejsce. Ciężko takie, tutaj. Od przodu, stajesz od przodu. Jak od... Dobra, na razie jesteśmy tak niezorganizowani. Zobacz, to maczety dla ciebie, tak? Proszę, przytrzymaj. Możesz się zabrać do domu, gdzie chcesz, razem ze mną. Okej, zrobimy tak. Potrzebuję młodego asystenta z publiczności. Chodź do nas. Jak, mówiłaś, że jak masz na imię? Kiara, takie egzotyczne imię. Brawa dla Kiary! Kiara, stań na środeczkę. Chodź. Siema. To nie będzie straszne. Siema. Dostaniesz ode mnie zaraz nagrodę i pamiątkę, dlatego wiesz, możesz, uśmiechnij się. Super, a pokaż uśmiech ludziom. Okej, Kiara, zobacz, mam coś dla ciebie. Ponieważ chciałbym wszystkim tutaj pokazać jedną bardzo prozaiczną rzecz, aczkolwiek jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie obserwujemy w życiu. Jest to radość dziecka. Ponieważ Kiara dostanie ode mnie balonika, dostanie zwierzątko, jakie tylko sobie zażyczysz. Zleci każde zwierzątko. Wybierz sobie swój ulubiony kolor. No. Tak, to wszystkie niebieskie. Dobra, Kiara, zrobimy tak. Ile masz lat? 5. Jak byłem w swoim wieku, byłem rok starszy. Słuchajcie, zrobimy tak. Kiara dostanie ode mnie zwierzątko z balonika, ale od was dostanie coś lepszego. Ponieważ Kiara, jak odbierze balonika, ukłoni się. Wtedy dostanie aplauz. Słuchajcie, ile mówisz, masz lat? 5, tak? 5 lat. Jeśli usłyszysz naprawdę gromkie brawo, dla niej będzie to chwila, którą będzie pamiętać przez długi czas. To będzie świetne. Kiara, zapomniałem. Jakie jest twoje ulubione zwierzątko? Pies, super. Dobra, robimy psa dla Kiary. Pies dla Kiary. Hejop, hejop. O nie! Nie, Kiara, zaczekaj. Zaczekaj. Proszę przytrzymać na chwilę. Proszę przytrzymać. Proszę, prezent. Okej, Kiara, zaczekaj, zrobimy ci wieska. Wyszła mi żyrafa. Słuchaj, Kiara, dostaniesz ode mnie super pieska. Uwaga. Piesek dla Kiary. Ten balon jest pęknięty, ten balon jest pęknięty. Dobra, Kiara, spokojnie. Kiara, dostaniesz super pieska. Uwaga. Do 3 razy sztuka. Nie wyjdzie. Nie! Proszę. Po pokazie dostaniesz cukierki i drażę. Uwaga. Piesek dla Kiary. Oj, 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 te balony coś... Trzeba się wychodzi. Bubelek, bubelek. Kiara, proszę. Stań obok tatusia.
tutaj, obok tatusia. Kiara, chodź tutaj. Chodź na chwilę, jeszcze się musisz ukłonić. Zajmę. Kiara, stajem tak. Hop. 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 Kiara, zobacz, zrób coś takiego za chwilę. Jak tak zrobisz, uśmiechnij się tutaj do każdego. Zobaczysz, ludzie cię bardzo lubią. Będą bić brawo tylko dla ciebie. No, czy tak się stanie. Ukłon się cię. Ja to wiem, oni też to wiedzą, zobaczcie, że będą mieli ci brawo. Kiara, ukłon się. O tak, zobacz. Zobacz, o tak. Brawo dla Kiary. Prawa noga blokuje koło. Prawa noga blokuje koło. Jedna ręka między łańcuch, jedna wyżej. Świetnie, ty trzymasz tylko jedną rękę. Robimy tak, ja biegnę koło. Nabieram rozpędu i wskakuję wysoko na rower. Każdy krok, który robię, to energia i pojedyncze klaśnięcie. Podnieśmy ręce do góry. I wszyscy razem. We are the world. We are the children. Dobra, na poważnie klaszczemy. Raz, raz. Wszystkie dłonie klaszczą. Głośniej. Uwaga, że przyszliście. Wszyscy klaszczą. Czego się spodziewaliście? Wiem, że się tego nie spodziewałeś. Ja muszę przełożyć nogę nad twoją głową. Okej? Okay? Zaczekaj. Dobrze się bawisz? Tak. O, jak? Hop. Na chwilę puść tą rękę. Złap drugą. Rurkę. Znaczy tą rurkę od roweru. Okej, okay, panowie. Nie, stop. Nie trzęście. Kiedy trzęsiecie, ja się denerwuję. Jak się denerwuję, sikam po nogach. Kiedy usiądę na siodełku, wszyscy biją głośno brawo. Wy nie bijcie brawo wtedy. Uwaga. Teraz mam mały problem. A nie, duży problem. Panowie, przetylcie rower do mojego tyłu. Nie puszczajcie. Teraz tak, zobacz, jako jedyna osa możesz puścić i stań tam dalej. Stop. Gdy spadał na ziemię, złap. Przychylcie rower w moje lewo. Tu jest moje lewo, dobrze, stop. Złap drugą ręką rower i prawą rękę podejmij. Świetnie. Aha, nie ciągnij na dół. W lewo przychylcie rower. Ręką musisz położyć pod moją nogą, tą lewą ręką, świetnie. Najpierw podaj mi swoją prawą rękę, tu może. Przykrycie mnie do tyłu, rower do tyłu. Do tyłu. W moje lewo. Moje lewo. Podaj prawą głowę. Dlaczego to się skróciło? Teraz tak, panowie, zabierzcie nogi i puśćcie rower. Puśćcie rower. Daj rękę, daj. Okej, zrobię tak. Za chwilę puszczę dłonie naszych asystentów. W tym momencie ja ogromne brawo naszej kruki za to, czego tutaj dokonali. Jeszcze nie puszczę ich dłoni. Okej, panowie, na trzy. Raz, dwa. Nie chcesz mnie puścić? I trzy! Brawo! Dzięki serdecznie, panowie. Dzięki wielkie. Dziękuję. Wow! To twój czas, Dominika. Proszę, ustaw się na miejscu ogórków. Ogórka. Plasterków. Nie. Wiesz, to działa mi na nerwy. Trzymaj maczetę pionowo. Świetnie. Będziesz rzucać pojedynczo. Tutaj. Nie tutaj. Nie tutaj. Na trzy, zobacz. Co celujesz? Spokojnie, jeśli trafisz i zrobisz mi krzywdę, pamiętaj jedną rzecz. Wszyscy to widzieli. Ty wycofasz. Na trzy, zobacz, tutaj. Nie tak. Nie, zobacz, takie hop, pchnięcie w górę. Raz, dwa. Na trzy. Zaczekajcie, zapomniałem dodać. Jeśli wygląda jak maczeta leciała w waszą stronę, to znaczy, że leci. Druga maczeta. Zrób krok do przodu może. O, przypomniała mi się anegdota, zanim rzucisz. Pamiętam, jak pierwszy raz ćwiczyłem na tym rowerze na podwórku, mój tata siedział na ławce i powiedział tak. Synu, jeśli spadniesz na ziemię i połamiesz obie nogi, nie biegnij do mnie po pomoc. Druga maczeta. Raz, dwa, trzy. Świetnie, brawo, dobry rzut. Ekstra. No dobrze, okej, okay. Widzicie, świetnie, podniesiemy emocje. Zrób dwa kroki w tył. Rzucamy tutaj. Zobacz, jedna rzecz jest ważna. Jeśli teraz rzucisz we mnie,
Raz, dwa, trzy. Dobra, podniosę. Ej, to nie jest jej wina, to moja wina. To ja ją wybrałem. Krok do przodu. Ten ostatni rzut. Dominika to urocza asystentka, potem rzucie aplauz dla niej. Czempionowo. Raz, dwa, trzy. O, podnieś zanim ktoś zauważy, że upadła. Uwaga. Ostatni rzut. Ogromny aplauz, jeśli się uda. Nie, nie tu. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Brawo, gorące brawo. Dominika. Dzięki serdecznie. Okej, panie i panowie, to finałowy numer mojego pierwszego pokazu w Gdańsku już myślę od roku czasu. Jesteśmy tutaj na imprezie dla polskiego busa. Mogę wam powiedzieć, że dzisiaj do wygrania, z tego co wiem, są dwa iPody, więc warto zostać w okolicy. Można dostać darmowe lody, można coś sobie przekąsić, zobaczyć za chwilę występ znajomej tancerki z programu You Can Dance lub nauczyć się tańczyć, zasmakować różnych potraw, przysmaków oraz dostać balonika od Kamna Krupeczki. Myślę, że to familijna atrakcja, ale koniec tej reklamy. Słuchajcie, chciałbym wam podziękować za dobre show i chciałbym ostatni raz poczuć waszą energię. Podnieśmy ręce do góry. I ze stylem skończymy pokaz. Klaszczemy. Raz, raz. Głośniej. Wszyscy klaszczą. O, jest to bardzo równo. Jak ja teraz zejdę na dół? Asystenci! Okay, panie i panowie, na ten ostatni raz dzięki serdecznie za wspólną zabawę. To był Just.